police na celowniku hakerów. Doszło do cyberataku. Zmiany kadrowe i milionowe inwestycje w polickiej oświacie. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Police na celowniku cyberprzestępców. Hakerzy zaatakowali serwery Urzędu Pracy. W krótkim odstępie czasu Powiatowy Urząd Pracy w Policach aż dwukrotnie znalazł się na celowniku cyberprzestępców. Pierwszy atak miał miejsce 12 sierpnia, do czego przyznała się grupa Ransom Hub, publikując informacje o tym na swoim blogu. Sprawa natychmiast została zgłoszona odpowiednim służbom. Do akcji wkroczył specjalny zespół ekspertów od bezpieczeństwa w sieci, Urząd Ochrony Danych oraz kryminalni. 10 dni później hakerzy uderzyli ponownie, a w wyniku przestępczych działań zablokowali dostęp do systemu informatycznego Policjskiego Urzędu oraz częściowego przejęcia danych zgromadzonych na serwerach. Cyberatak grupy Ransom Hub mocno sparaliżował pracę policjskich urzędów. W związku z cyberatakiem faktycznie mamy utrudnienie, jeśli chodzi o realizację części usług publicznych. Bardzo intensywnie w chwili obecnej odtwarzamy naszą infrastrukturę. Jesteśmy w kontakcie ze służbami, współpracujemy z ministerstwem, jakby dosyć dużo działań podejmujemy, by w ciągu najbliższych kilku dni już funkcjonować w pełni tak jak, tak jak wcześniej, tak jak przed cyberatakiem. Podobny los spotkał niedawno jedną z większych firm w kraju. Ci sami hakerzy odpowiadają za lipcowy głośny atak na polską grupę dealerów, która choć posiadała zaawansowane zabezpieczenia informatyczne, nie zdołała obronić się przed hakerami. O cyberprzestępcach Ransom Hub nie wiadomo zbyt wiele, oprócz tego, że nie wyrządzają szkód w takich krajach jak Rosja, Kuba, Korea Północna i Chiny. W maju inna grupa APT-28, kojarzona z rosyjskim wywiadem, przeniknęła do uważanych za najlepiej chronione polskich instytucji rządowych. Coraz częściej celem ataków stają się banki, samorządy, ośrodki zdrowia i inne instytucje gromadzące wrażliwe dane. Dyrekcja Policjskiego Urzędu Pracy uspokaja, że weryfikacja skali naruszeń wskazuje, iż bazy danych z rejestrami osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców oraz cudzoziemców były w odpowiednio i w skuteczny sposób zabezpieczone. Infrastruktura urzędu była modernizowana. Co roku ponad 100 tysięcy złotych przeznaczamy na wszelkiego rodzaju oprogramowania, różnego rodzaju i sprzętowe, i software'owe zabezpieczenia przed tego typu sytuacjami. Natomiast no, w obliczu takiego zagrożenia, w obliczu ataku wyspecjalizowanej grupy, no, padliśmy ofiarą przestępstwa. W chwili obecnej służby ustalają wektor ataku, a więc sposób, w jaki doszło do tego, że cyberprzestępcy dostali się do systemu informatycznego urzędu. W związku z zaistniałą sytuacją występują opóźnienia w realizacji zadań publicznych, między innymi w wydawaniu decyzji administracyjnych i zaświadczeń, zgłoszeniami do ubezpieczenia zdrowotnego, wypłatą świadczeń, rozpatrywaniem wniosków i realizacją form aktywizacji zawodowej, a także z wydawaniem informacji starosty i realizacją procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Aktualizowane i rozbudowywane, ale w konfrontacji z kimś, kto jest po prostu fachowcem, no nie oszukujmy się, no jesteśmy po prostu bezradni. Osobiście uważam, że po stronie urzędu nie ma zaniedbania, że infrastruktura, systemy, to wszystko było na miarę naszych możliwości finansowych i na miarę możliwości takiej instytucji było zapewnione. Natomiast no, jakby czeka nas postępowanie, prokuratura, policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, to będzie wyjaśniane, w jaki sposób doszło do ataku, gdzie faktycznie była luka i kto ewentualnie jest za to odpowiedzialny. Cały czas trwają intensywne działania mające na celu przywrócenie funkcjonalności systemu i dotychczasowego toku pracy urzędu. Równolegle prowadzone są czynności operacyjne organów ścigania, które wymagały zabezpieczenia sprzętu komputerowego do analizy. W związku z tym Urząd Pracy w Policach nie jest w stanie wskazać dokładnego terminu przywrócenia trybu pracy do stanu sprzed ataku. W przypadku wystąpienia naruszenia poufności danych osobowych, Policjski Urząd będzie informował takie osoby indywidualnie. W razie wątpliwości można dzwonić pod podany numer telefonu w godzinach pracy urzędu. Nowy rok szkolny niesie zmiany związane z rządową reformą oświaty. Sporo dzieje się także w naszej gminie. To m.in. zmiany kadrowe i milionowe inwestycje.
Na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem władze miejskie spotykają się z kadrą gminnych placówek oświatowych, by omówić kluczowe kwestie związane z ich funkcjonowaniem. Tematów nie brakuje, szczególnie w obliczu zmian związanych z reformą oświaty. Zmiany następują także w naszej gminie. Największa dotyczy szkoły przy ulicy Tanowskiej. Od 1 września ta szkoła, która miała wielką tradycję, dawna czwórka, wcześniej szkoła dla dzieci greckich, macedońskich, potem szkoła liceum, do którego część z Was chodziła, potem gimnazjum, obecnie część ósemki, od 1 września po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat tam 1 września nie będzie uczniów. To będzie budynek, gdzie nie będzie pierwszego dzwonka szkolnego. Wszyscy uczniowie, którzy chodzili kiedyś do tego budynku w roku ubiegłym, znajdą dla siebie miejsce w głównej siedzibie ósemki na ulicy Piaskowej. W polickiej oświacie następują przetasowania kadrowe. Zmieniają się dyrektorzy w trzech największych szkołach podstawowych: jedynce, trójce i ósemce, a także wicedyrektorzy w SP3, 8 i w szkole w Pilchowie. Spotkanie było więc okazją, by oficjalnie przyznać nominacje oraz powierzyć obowiązki. W szkołach podstawowych rok szkolny rozpocznie ponad 2730 uczniów, setka więcej niż przed rokiem. Dla blisko 370 szkolny dzwonek zabrzmi po raz pierwszy. Za codzienny trud związany z kształceniem nowego pokolenia pedagogom podziękował burmistrz Polic, który zwrócił uwagę na wysoki poziom szkolnictwa i bazy edukacyjnej w gminie. Mamy wspaniałą bazę oświatowo-wychowawczą. Troszkę może mamy kłopoty z demografią, ale nad tym trzeba popracować. Ale ta baza w kontekście otoczenia jest naszym atutem, który powoduje, że Police są atrakcyjne dla osób, które chciałyby tu się sprowadzać, dla osób, które chciałyby tu wychowywać swoje dzieci. I na co dzień słyszę osoby, które wracają albo z emigracji, albo przeprowadzają się ze Szczecina, że jesteście tym powodem, dla którego oni tu przyjeżdżają, dlaczego chcą się tutaj osiedlać, dlaczego chcą tutaj wychowywać swoje dzieci. Tego dnia akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczono 16 nauczycielom mianowanym. W nowym roku szkolnym będą już pracować z odchudzoną podstawą programową, która ograniczy treści nauczania o około 20%. Ministerstwo chce, aby uczniowie koncentrowali się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Sprawy młodzieży, dzieci, osób, które są wokół nas, osób, które decydują w przyszłości o naszej przyszłości. Są to sprawy, o które wy walczycie i to wy tak naprawdę wychowujecie dzieci, które w przyszłości uczynią tę rzeczywistość taką, jaką ona będzie. Ponadto gmina nie obserwuje zjawiska występującego w całym kraju i związanego z napływem dzieci ukraińskich objętych od września obowiązkiem szkolnym. W tym roku szkolnym do żłobka miejskiego przyjęto 128 dzieci, ponad 200 znalazło miejsce w oddziałach prywatnych. Od października żłobki będą bezpłatne, rodzice pokryją jedynie koszty związane z wyżywieniem. Tymczasem w przedszkolach gminnych od września będzie 1320 dzieci, to setka mniej niż przed rokiem. Wakacje to najlepszy czas na dokonywanie remontów i bieżących napraw w placówkach. W tym roku na poprawę warunków socjalnych gmina wydała 1,5 miliona złotych. Między innymi na świetlicę w Jedynce, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego powstał także nowy plac zabaw. Na szatnie w Trójce, na remont sal lekcyjnych w Piątce oraz stołówkę i poprawę akustyki w Ósemce. W planach jest także budowa nowego placu zabaw przy SP3. To jeden ze zwycięskich projektów obywatelskich. W Trzebieży z kolei zainwestowano w boczne wejście do szkoły i zaplanowano duży remont przedszkola, dlatego najbliższy rok maluchy spędzą w pomieszczeniach pobliskiej szkoły. Ruszyła także rozbudowa placówki w Tanowie. Potrwa 2 lata i będzie kosztować 9 milionów złotych. Na koniec, zgodnie z tradycją, rozbrzmiał pierwszy dzwonek. To znak, że wakacje dobiegły końca i czas wrócić do szkoły. Górą, dołem. Po raz kolejny w Policach eksplodowała kobieca energia. Zjawisko można było obserwować podczas drugiego treningu Salsation. Pięknie! Pojedynczo! Brawe!
Po raz drugi w Policach odbył się otwarty trening Salsation. Nie chodziło o talent czy umiejętności, raczej o możliwość spędzenia czasu w kobiecym gronie i wyzwolenia pozytywnej energii. Bo najważniejsze w Salsation są radość z tańca i ruch. Hey, my cutie, I'm my cutie, I'm my cutie, and I'm hey. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Hey. Bitches on my dick, tell him, give me one. Cousin, hey, my cutie, and I. Hey, my cutie, I'm my cutie, I'm my cutie, and I. Oh, hey, chef, I love it. Yo, tengo, I puma, razem, hey, my cutie, and I. Podobnie jak przy pierwszej edycji, w treningu wzięło udział spore grono kobiet. Zajęcia poprowadziła certyfikowana instruktorka Aleksandra Sarnicka. Bardzo się cieszę, bo było bardzo dużo kobiet, ogromne zainteresowanie. Tańczyłyśmy, bawiłyśmy się jak zawsze, także jestem bardzo zadowolona i kobiety również. Mam nadzieję, że takie spotkania będą jeszcze nieraz. Zapraszam do nas na salę, do Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Trening był otwarty i odbył się w ramach Akademii Kreatywnych Kobiet. Skierowany był do wszystkich, zarówno do początkujących, jak i zaprawionych w tanecznych bojach. Nie obowiązywały zapisy, wystarczyło przyjść i dobrze się bawić. Impreza była bardzo fajna, na świeżym powietrzu, dużo kobiet było, wszystkie roztańczone. Zabawa przecudna. Zapraszam wszystkie kobiety do Aleksandry na zajęcia. Można się świetnie zrelaksować. Salsation to obecnie najszybciej rozwijający się program Dance and Fitness w Europie. Zainteresowanie nim wykazały także Policzanki, stąd zapadła decyzja, by takie zajęcia od września odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury. Myślę, że takie wydarzenia jak te są bardzo potrzebne kobietom, żeby wspólnie potańczyć, wspólnie się spotkać, dać upust emocjom, poruszać ciałem, którym jest bardzo często na co dzień dużo napięć. Kończymy tyle tydzień, spotkamy się z Państwem we wrześniu. Do zobaczenia.